21-letni mieszkaniec gminy Rudna, nie zważając na zakaz wjazdu do lasu, przetestował auto na niedawno odnowionej leśnej drodze. Zniszczył nawierzchnię gwałtownie, hamując, przyspieszając i zawracając na ręcznym. Dzięki współpracy policji i straży leśnej mężczyzna został zatrzymany. Mieszkaniec gminy Rudna, 21-letni, wykazał się wyjątkową nieodpowiedzialnością. Tuż po skończonych pracach, które miały na celu poprawienie drogi, która znajduje się w lesie. Jak dobrze wszyscy wiemy, panuje teraz susza i tutaj każda droga przez leśników jest szczególnie utrzymywana, gdyż może być to jedyna droga na przykład do jazdu straży pożarnej do ogniska ognia. No tutaj kilka dni po tym remoncie, kiedy ta droga została skończona, ten młody człowiek nieodpowiedzialnie wjechał sobie na nią, driftując tutaj, hamując, przyspieszając. Przypuszczamy, że testował sobie auto albo po prostu w ten sposób świetnie się bawił. No, policjanci współpracowali tutaj od początku ze Strażą Leśną. Bardzo szybko ustalili tego młodego mężczyznę. Został on zatrzymany, usłyszał już zarzuty zniszczenia mienia. Wandal może się również spodziewać uszczuplenia swoich finansów. Pokrzywdzone w tej sprawie nadleśnictwo będzie się domagało, by zdemolowana droga została naprawiona na koszty 21-latka. Zapraszamy na baseny. Centrum 7. Rezerwacja telefoniczna 746 56 10. I ustronie 4. Rezerwacja telefoniczna 76 846 08 27. Bilety już od 6 zł za godzinę. Żyj zdrowo, korzystaj z sauny. Tylko 50 groszy za minutę. Dostępne godziny wejść oraz inne informacje na www.rcslubin.pl. Odwiedź nas na Facebooku. Wywóz odpadów z rozbiórek, remontów i placów budowy. Wynajem kontenerów. Sprzątanie po imprezach plenerowych, odbiór odpadów medycznych i weterynaryjnych. Zostaw to profesjonalistom, posprzątają za Ciebie. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Lubinie, Rynek 28, telefon 76 724 99 40. Szczegóły na mpo.lubin.pl.